Szok i niedowierzenie. Zostało 60 dni do wybuchu trzeciej wojny światowej. No tak, właśnie brzmi przepowiednia, którą dzisiaj będę przedstawiał na moim kanale. Czy zatem w 2023 roku dojdzie do wybuchu trzeciej wojny światowej? 60 dni to już za chwilę praktycznie. Dzisiaj zrobimy sobie analizę tej wizji przepowiedni, a wszystko w związku z wysychaniem rzeki Eufrat, co miałoby praktycznie doprowadzić do wybuchu trzeciej wojny światowej, w której miałoby zginąć 200 milionów ludzi, nieprawdopodobna przepowiednia, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu, na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, Kliknę, że w dzwono dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wizję przepowiednie yy, mówiącą o tym, że dojdzie do wybuchu Trzeciej wojny światowej yy, i że ten po prostu wybuch Trzeciej wojny światowej miałby mieć miejsce już w 2023 roku. Co ciekawe, tutaj autorzy tej przepowiedni mówią, że to już po prostu miałby mieć miejsce za 60. Dni. A wszystko w związku z mm, przepowiednią mówiącą o tym, że wyschnie Eufrat. Oczywiście ja tutaj przedstawiam te przepowiednie z punktu widzenia dziennikarskiego, tak? postawiam wam do oceny, czy wy wierzycie w te przepowiednie, czy też nie. Zrobimy sobie też analizę tej przepowiedni. No i rzeczywiście była taka przepowiednia, która mówiła o tym, że w momencie, kiedy wy dojdzie do wyschnięcia Eufratu, wtedy dojdzie do konfliktu globalnego, do trzeciej wojny światowej, podczas której zginie tutaj tak 200 milionów, tam aby było 200 milionów żołnierzy i 1 trzecia ludzkości, czyli jak jest ludzi na świecie, tam 6,5 miliarda ludzi, 7 miliardów ludzi, no to by miało zginąć plus minus około 2, 2 miliardów ludzi, tak? Natomiast tutaj było 200 milionów żołnierzy, po prostu miałoby zginąć. No, rzeka Eufrat przepływa praktycznie przez kilka państw, tam przez Irak, tak, bodajże Syrię, Turcję, więc rzeczywiście też przepływa praktycznie przez, przez Iran, tak, przepływa przez takie kraje, gdzie tutaj sytuacja tutaj jest bardzo napięta politycznie. Też są tam wzajemne oskarżenia pomiędzy tymi państwami, że po prostu jedno zwraca winę na drugie państwo, że, ta, że to państwo zatruwa tą rzekę tak, że po prostu tutaj zmienia praktycznie tutaj, jakby no faunę i florę, która znajduje się w tej rzece, przez co po prostu ta rzeka potem jest niezdatna do jakby funkcjonowania, tak, no może do picia, nie, tak, chociaż wiadomo, że od najstarszych czasów ludzie osiadali się w pobliżu praktycznie rzek. No, i ta przepowiednia miałaby zakładać, że dojdzie do całkowitego wyschnięcia Eufratu w 2023 roku. No, zobaczymy, czy rzeczywiście taka sytuacja będzie mieć miejsce. Natomiast niewątpliwie z roku na rok można zobaczyć, że Eufrat wysycha, tak? wynika to po prostu też z naturalnych jakby zmian klimatycznych, natomiast czy to doprowadzi do konfliktu światowego, bo to tutaj niektórzy po prostu interpretują to na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest taki, że wyschnięcie tej rzeki spowoduje, że jedno państwo będzie mieć pretensje do drugiego państwa, tak, i akurat to, jeżeli miałbym to brać pod uwagę, to raczej po prostu moim zdaniem to jest mało prawdopodobne, ten wariant, i drugi wariant się pojawi że jest to data umowna i symboliczna, że wyschnięcie praktycznie Eufratu, ono się zbiegnie w czasie po prostu z III wojną światową, z konfliktem światowym, tak? To jest po prostu w ten sposób odczytywane, że właśnie wtedy po prostu w momencie, kiedy wyschnie ta rzeka, to po prostu dojdzie do konfliktu światowego, do III wojny światowej, w której by były zaangażowane Różne siły państw na świecie, w tym także Chiny, miałyby być zaangażowane, no i doszłoby do praktycznie krwawej jadki. No, taka skala praktycznie zniszczeń, że tutaj miałoby zginąć jedna trzecia populacji na świecie, no, może świadczyć o tym, że użyta byłaby tutaj broń nuklearna. 200 milionów żołnierzy to też jest po prostu bardzo dużo. To pokazuje, że to po prostu musiałyby być siły wojskowe z różnych państw, do tego też doliczeni pewnie by musieli być żołnierze. Ochotnicy, tak, to mogłoby wskazywać, że to musiało być wojsko chińskie, wojsko NATO, tak, wojsko rosyjskie, które by było praktycznie za zaangażowane w ten konflikt. No ale wiemy też, sytuacja na Bliskim Wschodzie nie jest pewna, a więc no, sytuacja dotycząca Iranu. Izraela, tak, konflikt, który wisi na włosku. To, że Iran sprzedaje systemy po prostu militarne, drony Rosji. Ostatnio po prostu zostały zniszczone fabryki, które produkowały drony wojskowe na terenie Iranu no wiadomo, że prawdopodobnie za tym stoi Ukraina, albo też siły, które sprzyjają z Ukrainą, no bo w ten sposób chcą odciąć dostawy dronów dla Rosji. Kolejna sprawa, to też jest taka, że praktycznie tutaj można by odnieść to do wizji przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego, który mówi o tym, że zanim wybuchnie trzecia wojna światowa, o ile ona już nie istnieje, tak? to nie jest po prostu wojna hybrydowa, tylko taka po prostu wojna globalna, gdzie zaangażowanych jest wiele, Tyle państw, bo oczywiście mamy wojnę Rosja kontra Ukraina. Natomiast dalej to jest po prostu wojna na terenie jednego państwa. W tą wojnę zaangażowane są różne państwa. Różne państwa pomagają Ukrainie. Natomiast dalej po prostu jest to wojna, która ma charakter tak jeśli chodzi o określony dany teren. Natomiast tutaj doszłoby do konfliktu właśnie, do konfliktu praktycznie tutaj światowego i pytanie też jest takie, co by było przesłanką do tego konfliktu, tak? Czy Iran poparłby na przykład Rosję w działaniach militarnych, czy na przykład gdyby doszło do konfliktu Iran kontra Izrael z pomocą Iranowi przyszłaby Rosja, a na przykład Izraelowi z pomocą przyszłyby Stany Zjednoczone czy też państwa będące w NATO. To mogłoby doprowadzić do konfliktu, tak? Wiemy też sytuację, jeśli chodzi o Turcję: sytuację, po prostu, gdzie jest bardzo wysoka inflacja, hiperinflacja prawie 80% w Turcji. Turcja kompletnie sobie z tym nie może poradzić. Erdogan, co prawda, zapowiada, że po prostu będzie stopniowo ta inflacja spadała. Natomiast wiadomo, że takim głównym czynnikiem, motorem napędowym, może być sytuacja, kiedyby doszło do wybuchu wojny, tak? Turcja tam rozpoczęła przecież ataki na Kurdów. Też sytuacja wygląda w ten sposób, że przecież może być wojna NATO kontra Rosja i na przykład ataki na tutaj Rosję będą się odbywać z terenu Turcji. Turcja może się okazać, że po prostu mogą być terenem, który mógłby być oszczelany przez Rosję, tak? Na razie ma dobre relacje tutaj Turcja z Rosją, czy też poprawne relacje. Były tam przecież prowadzone rozmowy, tak? Wstępne pokojowe, jeśli chodzi o porozumienie pomiędzy Ukrainą a Rosją. Na no, ta sytuacja przecież może się w każdej chwili zmienić, tak? w każdej chwili zmienić. Także no na pewno jest ciekawa praktycznie ta wizja przepowiednia dotycząca Eufratu. Moim zdaniem to też jest sytuacja tego typu, że no przede wszystkim bardzo niebezpieczny jest tutaj konflikt Iran kontra Izrael, tak, bo tutaj jest możliwość użycia broni nuklearnej, no tamte państwa też posiadają tą broń nuklearną, no ale to po prostu byłaby gigantyczna wojna na gigantyczną praktycznie skalę, tak, gdyby to doszło do tego konfliktu no i w tą wojnę potem były zaangażowane były inne wojska. No właśnie jestem ciekaw co wy na ten temat sądzicie, czy rzeczywiście rzeka Eufrat wysnie całkowicie teraz w 2023 roku czy to po prostu doprowadzi do wybuchu trzeciej wojny światowej czy jest to po prostu bardziej określenie tutaj tak po prostu obrazowe, że w momencie kiedy wysnie ta rzeka to to zbiegnie się w tym samym czasie kiedy dojdzie do wybuchu trzeciej wojny światowej. No i też ta wojna w którą byłaby zaangażowane, byłyby zaangażowane Chiny no, nieprawdopodobna, po prostu byłaby wtedy krwawa jadka, tak? Też ta jedna trzecia po prostu populacji by zginęła, gdyby doszło do użycia broni nuklearnej. Prawie 2 miliardy ludzi, no, gigantyczne po prostu to jest zniszczenia straty. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie czy trzymajcie.